Wolfgang Müller uciekł z sekty Colonia Dignidad w 1966 roku. Zeznał, że był zmuszany do niewolniczej pracy oraz że był wielokrotnie molestowany przez Schaeffera. Podczas dyktatury Pinocheta od 1973 do 1990 roku Colonia Dignidad służyła jako specjalne centrum tortur. Więźniowie byli torturowani w tunelach znajdujących się pod osadą. Ponad setka obywateli Chile miała stracić życie na terenie osady. W 1997 roku chilijska prasa opublikowała artykuł, w którym CIA wraz ze znanym łowcą nazistów Simonem Wiesenthalem przekazali informację, jakoby Józef Mengele, anioł śmierci z Auschwitz, odpowiedzialny za nieludzkie eksperymenty na więźniach obozu i śmierć wielu niewinnych osób, przebywał w Colonia Dignidad. Choć niemiecki rząd nie był w stanie potwierdzić tych zarzutów, to uważa się, że Colonia Dignidad była schronieniem dla wielu nazistowskich zbrodniarzy, szczególnie tych z SS i Gestapo, którzy szkolili chilijską tajną policję z metod przesłuchań. Osada funkcjonowała praktycznie w niezmienionej formie, aż do 1997 roku, kiedy to chilijski rząd wystosował zarzuty przeciwko Paulowi Schaefferowi w związku z krzywdzeniem dzieci. Cześć, mam na imię Dawid, a w dzisiejszym odcinku przyjrzę się najbardziej kontrowersyjnym sektom świata. Od odległych, izolowanych społeczności, po ukryte w centrum dużych miast organizacje. Wiele z nich żeruje na ludzkich słabościach, wykorzystując swoich wyznawców na wiele rozmaitych sposobów. Dopiero tworząc ten materiał, zdałem sobie sprawę, jak duży jest to problem i jak wiele sekt pozostaje nadal aktywnych również w Polsce. Sekty będą przedstawiane w kolejności od najbardziej do najmniej znanych. Jest to subiektywna lista, ale jeśli macie jakieś uwagi, sugestie bądź propozycje na kolejny odcinek, to z chęcią ich wysłucham. Nie przedłużając, jeśli spodoba Wam się ten materiał, to zapraszam do subskrypcji i lajkowania. Dzięki za oglądanie, no i życzę wesołych świąt. Rodzina Mansona była gangiem oraz sektą prowadzoną przez Charlesa Mansona. Funkcjonowała od późnych lat 60. aż do wczesnych lat 70. W jej skład wchodziło około 100 członków. Żyli wspólnie na peryferiach społeczeństwa, zażywając substancje psychoaktywne, takie jak amfetamina czy LSD. Sekta składała się głównie z młodych kobiet, które interesowały się subkulturą hipisowską, która była bardzo popularna w tamtych czasach. Manson przy użyciu LSD był w stanie przekonać swoich wyznawców o nadchodzącej wojnie rasowej, która miałaby doprowadzić do końca świata. Wśród wyznawców Manson był uważany za manifestację Jezusa Chrystusa. Rodzina Mansona zajmowała się sprzedażą narkotyków oraz prostytucją. Byli odpowiedzialni za wiele brutalnych morderstw, w tym to przy Cielo Drive, gdzie zamordowano żonę oraz przyjaciół Romana Polańskiego w 1969 roku. W nocy z 8 na 9 sierpnia czterech członków rodziny Mansona wyruszyło z rancha Spana, które służyło im za kryjówkę, do domu przy Cielo Drive. Otrzymali jasne rozkazy od swojego lidera. Mieli całkowicie zniszczyć dom i wszystkich, którzy się w nim znajdowali. Manson powiedział, że zbrodnia ma być tak brutalna, jak to tylko możliwe. Steven Parent przyjechał do domu przy Cielo Drive z zamiarem odwiedzenia swojego kolegi Williama Garretsona, który opiekował się posiadłością. Został zastrzelony przez Texa Watsona jeszcze przed bramą wjazdową. Następnymi ofiarami byli Jay Sebring, Wojciech Frykowski, Abigail Folger i Sharon Tate, która była w ciąży. Większość ofiar zginęła poprzez wielokrotne rany kłute i rany postrzałowe. Ta zbrodnia była gwoździem do trumny sekty Mansona. W 1971 roku Charles Manson został skazany za morderstwo pierwszego stopnia i spisek w celu popełnienia morderstwa w związku ze śmiercią 7 osób, w tym żony Polańskiego, Sharon Tate. Charles Manson ostatecznie zmarł w więzieniu 9 listopada 2017 roku w wieku 83 lat. Świątynia Ludu. Świątynia Ludu została założona w 1954 roku przez Jamesa Warrena Jonesa, znanego szerzej jako Jim Jones. Ideały propagowane przez sektę były mieszanką chrześcijaństwa z ideologią komunistyczną. Trzeba przyznać, że było to dość nietypowe połączenie, które mimo to przyciągnęło do siebie od 3 do 5 tysięcy wyznawców.
Jim Jones był liderem Świątyni Ludu, który był głównym inicjatorem większości zmian. Nie znaczyło to wcale, że sprawował autokratyczną władzę. Sekta posiadała złożoną strukturę przywódczą, w której władza do podejmowania decyzji była nierównomiernie rozproszona wśród jej członków. Członkowie świątyni byli świadomie i stopniowo poddawani wyrafinowanym technikom kontroli umysłu, zapożyczonym z porewolucyjnych Chin i Korei Północnej. W sekcie regularnie dochodziło do różnych form nadużyć, takich jak przemoc fizyczna, psychiczna czy wykorzystywanie seksualne. Te nadużycia zaczęły coraz bardziej zwracać uwagę mediów, dlatego w 1974 roku Świątynia Ludu podjęła decyzję o stworzeniu samowystarczalnej osady o nazwie Jonestown, zlokalizowanej w Gujanie w Ameryce Południowej. Pod koniec 1978 roku Jonestown liczyło około 900 osadników. 17 listopada tego samego roku na miejsce przybył amerykański polityk Leo Ryan w celu zbadania zgłoszeń o licznych nadużyciach w sekcie. Podczas wizyty wielu członków wyraziło chęć opuszczenia Jonestown wraz z nim. Podczas drogi na lotnisko Ryan wraz z dziennikarzami oraz uciekinierami z Jonestown zostali ostrzelani przez członków sekty. W rezultacie tego ataku zginęły 4 osoby, w tym polityk Leo Ryan. Nikt nie mógł spodziewać się, że ten brutalny atak jest tylko preludium do większego koszmaru, który rozegra się jeszcze tego samego wieczoru w osadzie, kiedy Jim Jones wydał rozkaz wszystkim swoim wyznawcom, aby spożyli mieszankę oranżady z cyjankiem potasu, w wyniku czego śmierć poniosło 918 osób, w tym 276 to dzieci. Osobom, które odmówiły spożycia trucizny, na siłę wstrzykiwano śmiertelną dawkę cyjanku. Tylko mała część mieszkańców Jonestown przeżyła, ponieważ uciekli w głąb dżungli. Ta tragedia wywołała żywą dyskusję wśród amerykańskiego społeczeństwa i przyczyniła się do zlikwidowania sekty. Sekta Gałąź Dawidowa powstała w 1955 roku, założona przez Benjamina Rodena. Miała być kontynuacją rózgi pasterza, organizacji religijnej, która rozpadła się po śmierci założyciela Wiktora Hutefa. Główna siedziba sekty znajdowała się w miejscowości Waco w Teksasie. Niektórzy z Was mogą kojarzyć tę nazwę z głośnymi wydarzeniami z 1993 roku. Ale wróćmy do 1981 roku, kiedy do głównej siedziby nazywanej Mount Carmel przybywa nowy członek, charyzmatyczny mężczyzna o imieniu Vernon Howell, znany szerzej jako David Koresh. Zostaje on dość dobrze przyjęty wśród wyznawców sekty. Szybko nawiązuje romans z owdowiałą żoną lidera sekty Lois Roden. Po jej śmierci David Koresh rozpoczął walkę o władzę z jej synem Loisem George'em, którą ostatecznie wygrał. Koresh już jako niekwestionowany lider chciał stworzyć nową linię światowych przywódców. Ten szalony pomysł posłużył służbom, aby zdobyć nakaz przeszukania posiadłości Mount Carmel 28 listopada 1993 roku. Biuro do spraw alkoholu, tytoniu, broni palnej oraz materiałów wybuchowych podjęło próbę przeszukania siedziby sekty, w trakcie której zginęło 4 funkcjonariuszy. 16 odniosło poważne rany. Po drugiej stronie zginęło 5 członków sekty. W wyniku tej eskalacji dowództwo zostało przejęte przez FBI, któremu udało się wynegocjować uwolnienie 19 dzieci. 19 kwietnia podjęto decyzję o ostatecznym zajęciu kompleksu Mount Carmel. Ich strategia polegała na wywabieniu wyznawców sekty poprzez wpuszczenie gazu łzawiącego do budynków kompleksu. Niestety ta strategia nie przyniosła zamierzonego rezultatu. W kompleksie wybuchły pożary, które miały zostać przypadkowo wzniecone przez ludzi wewnątrz kompleksu. W wyniku oblężenia, które trwało 51 dni, zginęło 76 z 85 członków sekty. Co ciekawe, Gałąź Dawidowa istnieje do dziś, lecz w zmienionej formie, pozbawiona wpływu Davida Koresha. Aum Shinrikyo. Sekta Aum Shinrikyo została założona w 1987 roku przez Shoko Asahare. Początki organizacji były bardzo skromne i skupiały się na prowadzeniu klas jogi oraz medytacji. Z czasem jednak sekta rosła w siłę. W 1989 roku została oficjalnie uznana za organizację religijną.
przyciągała w swoje szeregi wielu studentów z najlepszych uczelni w kraju. Przez to była postrzegana jako religia dla elit. Aum Shinrikyo było systemem wierzeń, który łączył interpretacje Asahary dotyczące wczesnego buddyzmu indyjskiego i tybetańskiego, hinduizmu, szczególnie kultu Shiwy, a także idee milenialistyczne chrześcijańskie, teorie i praktykę jogi oraz pisma Nostradamusa. Asahara twierdził, że dąży do przywrócenia oryginalnego buddyzmu. Oczywiście, jak w przypadku innych przywódców sekt, Asahara ogłosił się Chrystusem, którego misją jest przejąć wszystkie grzechy świata. Twierdził również, że może przenieść moc duchową na swoich zwolenników, uwalniając ich od grzechu. Asahara przewidywał ostateczny konflikt, który miał zakończyć się nuklearnym Armagedonem. Przetrwać mieli tylko członkowie jego sekty. Koniec świata miał nastąpić w 1997 roku, więc z czystym sumieniem mogę stwierdzić, że się mylił. Co interesujące, Shoko Asahara był pod wpływem licznych teorii spiskowych dotyczących masonów, brytyjskiej rodziny królewskiej i pewnego narodu, o którym jest dość głośno w ostatnim czasie. Sekta, popełniając swoje zbrodnie, będzie uzasadniała je tym, że zabijając kogoś przeciwnego celom grupy, ratuje tę osobę przed nagromadzeniem złej karmy. Przekonania głoszone przez sektę doprowadzą do wielu zbrodni. Pierwszymi ofiarami sekty byli prawnik Tsutsumi Sakamoto wraz z żoną i dzieckiem. Sakamoto miał prowadzić sprawę przeciwko sekcie. Następnie lider grupy szukał sposobu na uśmiercenie większej ilości osób. Do osiągnięcia swojego celu użył śmiercionośnego gazu sarin, który został wypuszczony w Matsumoto w czerwcu 1994 roku. W rezultacie śmierć poniosło 8 osób, a 500 odniosło poważne rany. Według niektórych źródeł Asahara miał otrzymać informacje, jakoby służby zaczęły coraz bardziej przyglądać się działaniom jego sekty. Dlatego, aby odwrócić uwagę od Aum Shinrikyo, zlecił swoim wyznawcom przeprowadzenie ataku w tokijskim metrze. Jak można było się spodziewać, to przyniosło efekt odwrotny od zamierzonego. 20 marca 1995 roku uwolniono trujący gaz w tokijskim metrze. W rezultacie śmierć poniosło 13 osób, 54 odniosło poważne obrażenia, a ponad 1000 odczuło skutki tego ataku. Spekuluje się, że atak ten wpłynął negatywnie na 6 tysięcy osób, jednak ciężko oszacować dokładną liczbę, ponieważ obywatele nie byli zainteresowani dzielić się swoimi przeżyciami. Japońska policja przeprowadziła zmasowaną akcję mającą na celu zamknięcie wszystkich placówek Aum Shinrikyo na terenie Japonii. Podczas nalotów odkryto prawdziwą skalę działań sekty. Odnaleziono chemikalia, które mogłyby posłużyć do wytworzenia ilości trucizny zdolnej do zabicia 4 milionów osób. Poza tym odkryto laboratoria zdolne do produkcji LSD i metamfetaminy. Sejf wypełniony milionami dolarów w gotówce i złocie. W obiektach sekty przetrzymywano również więźniów. W końcu odnaleziono również Asaharę, który ukrywał się w ścianie jednego z budynków należących do Aum Shinrikyo. Proces Asahary rozpoczął się w 1996 roku. W 2004 został on skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano w 2018 roku. Sekta funkcjonuje do dziś, ale pod zmienioną nazwą Aleph. Wrota Niebios jest jedną z moich ulubionych sekt, jeśli można mieć ulubioną sektę, głównie ze względu na ich charyzmatycznego przywódcę i ich nietypowe poglądy. Spójrzcie, czy te oczy mogą kłamać? Sekta została założona w 1974 roku przez Bonnie Nettles i Marshalla Applewhite'a. Wśród członków sekty byli znani pod pseudonimami T i Do. Obydwoje twierdzili, że poprzez rozwój duchowy byli świadkami objawienia, co pozwoliło im zgromadzić setki wyznawców w połowie lat 70. Wierzenia sekty były dość osobliwe, mianowicie było to połączenie chrześcijaństwa z New Age i elementami ufologii. Główne założenie polegało na tym, że członkowie sekty mogą przetransformować siebie w nieśmiertelne byty, jeśli odrzucą swoją ludzką naturę. Wtedy wzniosą się do niebios. Śmierć Boni w 1985 roku sprawiła, że Marshall zmienił swój pogląd dotyczący wstąpienia. Na początku zakładał wraz z Boni, że jeszcze za życia będą w stanie za pomocą statku UFO wstąpić w niebiosa. Jednak zdał sobie sprawę, że ciało to jedynie pojemnik przechowujący świadomość.
i że poprzez śmierć zostanie przetransportowany do ciała wyższego. Jak już pewnie się domyślacie, ta historia nie kończy się dobrze. 26 marca 1997 roku policja z hrabstwa San Diego odkrywa w domu na przedmieściach Santa Fe 39 ciał członków sekty Wrota Niebios, tym marszala Applewhite'a. Okazuje się, że wszyscy członkowie popełnili rytualne samobójstwo. Miało ono związek z faktem, iż kometa Hale-Bopa znalazła się w bliskiej odległości od Ziemi. Tuż przed popełnieniem samobójstwa na stronie internetowej pojawił się komunikat. Hale-Bop zamyka bramę niebios. Nasze 22 lata nauki tutaj na planecie Ziemia kończą się. Ukończenie poziomu ewolucji człowieka. Jesteśmy przygotowani, aby wraz z Ti w szczęściu opuścić ten świat. No więc na podstawie tego komunikatu możemy wywnioskować, że sekta poprzez zakończenie swojego życia zostanie przeniesiona na statek kosmiczny podążający za kometą Hale-Bopa. Ich tak zwana podróż odbyła się w trzech grupach. Na przestrzeni trzech dni każdy zażywał dawkę fenobarbitalu pomieszanego z sokiem jabłkowym zapitego wódką. W następujących miesiącach przynajmniej trzech członków grupy popełni samobójstwa. Te wydarzenia doprowadziły do upadku sekty, której strona internetowa nadal jest utrzymywana przez dwóch byłych członków Wrót Niebios. Fundamentalistyczny Kościół Jezusa Chrystusa, Świętych w Dniach Ostatnich, w skrócie FLDS, to sekta religijna, która oddzieliła się od głównego kościoła mormonów, znanego jako Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. Co ciekawe, rozdział ten umożliwił stanowi Utah w uzyskaniu oficjalnego statusu stanu. FLDS jest znany z kontynuacji praktyk poligamicznych, które główny kościół LDS oficjalnie porzucił pod koniec XIX wieku. FLDS kontynuuje pierwotne nauki założyciela kościoła mormonów, Josepha Smitha, który twierdził, że poligamia jest nakazaną przez Boga formą małżeństwa. Sekta jest kierowana przez tak zwanego proroka, który ma mieć bezpośredni kontakt z Bogiem. Jednym z najbardziej znanych liderów jest Warren Jeffs, który aktualnie odbywa karę dożywotniego więzienia za napaść seksualną na nieletnich. Patrząc na kontrowersje otaczające sektę, poligamia zdaje się być ich najmniejszym problemem. Kościół utrzymuje ścisłą kontrolę nad życiem członków. Obowiązuje kodeks ubioru, a większość małżeństw jest aranżowana. Pojawiają się oskarżenia o wykorzystywanie dzieci, oszustwa socjalne, rasizm, homofobię. Aresztowanie Jeffsa sprawiło, że wielu członków sekty ujawniło praktyki stosowane wewnątrz organizacji. Przywódcy kościoła żyli w dostatku, podczas gdy reszta wyznawców żyła w biedzie. Społeczności kościoła ograniczano dostęp do informacji z zewnątrz oraz edukacji. Regularnie ekskomunikowano młodych mężczyzn z sekty, co prowadziło bezpośrednio do rozpadu wielu rodzin. Członkowie, którzy zwrócili się przeciwko FLDS, doświadczyli prześladowań polegających na utrudnionym dostępie do policji czy podstawowych środków potrzebnych do normalnego funkcjonowania, takich jak woda czy prąd. Ujawniono, że sekta przekupywała lokalne władze, które dbały o to, aby byli członkowie nie mieli łatwego życia. FLDS funkcjonuje do dzisiaj i liczy od 6 tysięcy do 10 tysięcy wyznawców. Zakon Świątyni Słońca to sekta założona w 1984 roku w Szwajcarii przez Luca Jolet-Jureta i Josepha Di Mambro. Luke był wykładowcą i rekruterem wewnątrz sekty, a przywódcą i osobą odpowiedzialną za finanse był Joseph. Zakon Świątyni Słońca opierał się na przekonaniu, że świat jest na skraju zagłady i że członkowie sekty zostaną ocaleni poprzez przeniesienie ich na inną planetę. Jak w przypadku innych sekt, Luke Jure ogłosił się reinkarnacją Jezusa Chrystusa. Propagował ideę, że śmierć jest tylko iluzją i że prawdziwe życie zaczyna się poza fizyczną egzystencją. Zakon łączył elementy różnych tradycji religijnych, tradycji pochodzących od chrześcijaństwa, gnostycyzmu, wartości wyznawanych przez templariuszy oraz wierzeń mistycznych i okultystycznych. Tak jak w przypadku sekty Wrota Niebios, zakon inspirował się ufologią. Byli przekonani o istnieniu życia pozaziemskiego i możliwości kontaktu z obcymi cywilizacjami. Wewnątrz sekty istniała skomplikowana hierarchia i system inicjacji z elementami tajemniczości i ekskluzywności. Przynależność do sekty
często była droga i wymagała dużego zaangażowania. Wiązała się ona również z przejściem specjalnego rytuału, który zwieńczony był ślubowaniem wierności, zachowania tajemnicy i innych symbolicznych zobowiązań. Sekta rozwinęła się na tyle, aby ich działalność obejmowała Szwajcarię, Francję, Quebec w Kanadzie oraz Hiszpanię. 30 września 1994 roku można uznać za początek upadku zakonu Świątyni Słońca. Tego dnia dochodzi do potwornej zbrodni, kiedy dwójka wyznawców sekty wraz z ich 2-letnim dzieckiem zostaje zwabiona do posiadłości, której właścicielem był lider sekty Dimambro. Dimambro wydał rozkaz dwóm rycerzom zakonu, aby wyeliminowali dziecko, ponieważ uważał je za antychrysta. Najpierw zabito dziecko przy użyciu drewnianego kołka, a następnie zamordowano rodziców. Dom został uprzątnięty przez Jerego Genu, który był jedną z osób odpowiedzialnych za brutalne morderstwa. Pomagała mu w tym jego żona, Colette. Kiedy skończyli sprzątać, podpalili miejsce zbrodni, a następnie popełnili samobójstwo. Kilka dni później szwajcarska straż pożarna została wezwana do dwóch pożarów. Jeden na farmie w Cherie, a drugi pożar obejmował 3 domy zlokalizowane w Salvon. W Cherie strażacy odkryli 23 ciała, a w Salvon 25. Większość ofiar była ubrana w białe, czarne lub złote rytualne szaty, w zależności od stopnia wtajemniczenia. Wśród ofiar zidentyfikowano liderów sekty, Jure i Dimambro, który zginął wraz z żoną i dzieckiem. Wyznawcy kultu zginęli od ran postrzałowych w głowę, uduszenia foliową torbą lub połknięcie trucizny. Ci, którzy zostali uznani za zdrajców, czyli zapewne nie chcieli ginąć bezsensowną śmiercią, zostali po prostu zamordowani. Wśród ofiar znajdowały się mężczyźni, kobiety i dzieci. Niestety, ale na przestrzeni kolejnych 2 lat dojdzie jeszcze do 2 tragedii. Jedna we Francji, a druga w Kanadzie, w których łącznie zginie 21 osób. Przeżyć uda się jedynie 3 nastolatkom, którzy przekonali swoich rodziców, że nie chcą umierać. Rok 1997 uznaje się jako oficjalną datę rozwiązania sekty. Nouvelle Aubian Nation znana również jako United Nouvelle Aubian Nation of Morse. To kontrowersyjna sekta założona w latach 70. przez Dwighta Yorka, który przeszedł szereg znaczących ewolucji ideologicznych i strukturalnych. Początkowo organizacja funkcjonowała jako wspólnota muzułmańska w Nowym Jorku. Dwight York, znany również jako Malachi Zee, twierdził, że otrzymał objawienie duchowe. W latach 80. grupa przeszła metamorfozę, przyjmując elementy judaizmu, chrześcijaństwa i egipskich wierzeń. A York zmienił nazwę grupy na Ansaru Allah Community. W latach 90. ruch przenosi się do stanu Georgia, gdzie tworzy osadę znaną jako Tamare, egipski tematyczny kompleks mieszkalny. W tym okresie York zaczął łączyć wierzenia UFO i teorie spiskowe z religijnymi naukami, tworząc unikalną mieszankę ideologii. Dwight York wykorzystywał swoją pozycję, aby seksualnie wykorzystywać dzieci oraz żony swoich wyznawców. W 2002 roku York zostaje aresztowany i oskarżony o liczne przestępstwa, w tym o wykorzystywanie seksualne dzieci. W 2004 roku zostaje skazany na 135 lat więzienia. Nouvelle Aubian Nation wywoływało kontrowersje ze względu na swoje nietypowe nauki, oskarżenia o strukturę kultu i przestępstwa założyciela. Ruch był często krytykowany za manipulowanie swoimi członkami, a także za promowanie teorii spiskowych oraz idei rasistowskich. Sekta The Anthill Kids została założona przez Rocha Theriot w 1977 roku, kiedy został wyrzucony z kościoła adwentystów Dnia Siódmego. Anthill Kids był apokaliptycznym kultem, którego wierzenia bazowały na tych reprezentowanych przez Kościół Adwentystów Dnia Siódmego. Theriot przekonał grupę ludzi, aby porzucili swoje dotychczasowe życie i udali się z nim w odległą część Kanady. Tam mieli stworzyć komunę, która będzie żyła w jedności i wolności od grzechu. Rękami swoich wyznawców Theriot zbudował osadę, w której mieli mieszkać aż do końca świata, który miał wydarzyć się w lutym 79 roku. Kiedy koniec świata nie nastąpił, wyznawcy kultu zaczęli kwestionować Theriot, który, aby zachować jedność kultu, stwierdził, że czas na Ziemi i na planecie Boga płynie inaczej. Stąd wzięły się złe obliczenia.
wpadł jeszcze na jeden diaboliczny pomysł. Postanowił zapłodnić wszystkie 9 kobiet, które były członkami sekty. W rezultacie czego urodziło się 20 dzieci. Dzięki temu sekta urosła do 40 członków. W tym miejscu kończy się w miarę normalny opis sekty. Opiszę wam teraz zbrodnie, których dopuścił się Roche Thériault. Ostrzegam jednak, że opisy te będą ekstremalnie brutalne. Dla osób wrażliwych radzę pominąć tę część. Po jakimś czasie Thériault odszedł od bycia motywacyjnym mówcą i zaczął miewać problemy z alkoholem, które tylko uwypukliły jego totalitarne i sadystyczne skłonności. Zakazał swoim wyznawcom rozmawiać i uprawiać seks pomiędzy sobą bez jego zgody. Jeśli ktoś chciał opuścić sektę, był bity paskiem lub młotkiem. Taka osoba była wieszana pod sufitem, a następnie Thériault wyrywał pojedynczo każdy włos z jej ciała. W niektórych przypadkach wypróżniał się na tę osobę. Z czasem jego metody były jeszcze bardziej sadystyczne. W ramach kar, które stosował, kazał, aby jego wyznawcy za pomocą młota łamali sobie nogi. Kazał im siadać na rozpalonym ogniu, strzelać do siebie nawzajem, zjadać martwe myszy lub swoje własne odchody. Czasami prosił ludzi, aby udowodnili swoją lojalność poprzez odcięcie sobie palca u stopy. Roche był potworem, który znęcał się nad dziećmi oraz je wykorzystywał. Przeprowadzał eksperymentalne operacje na chorych członkach sekty, nie posiadając jakiegokolwiek wykształcenia medycznego. Na szczęście w 1987 roku pracownicy socjalni zabrali 17 dzieci. Jednak Thériault nadal nie poniósł żadnej kary. Gabrielle Laval przyczyniła się do ujawnienia jego zbrodni, lecz zanim uciekła z sekty, przeszła serię niewyobrażalnych tortur, takich jak przypalenie części intymnych czy amputacje ramienia. W końcu Gabrielle uciekła i powiadomiła o wszystkim władze, które aresztowały Thériault w 1989 roku. Początkowo został skazany tylko na 12 lat więzienia, ponieważ udowodniono mu tylko i wyłącznie amputację ramienia Gabrielle Laval. Swoją drogą nie rozumiem, jak można dostać tylko 12 lat więzienia za taką obrzydliwą zbrodnię. No ale na szczęście, dzięki zeznaniom Laval, Thériault otrzymał w 2000 roku wyrok dożywocia. Co ciekawe, mimo że większość osób opuściła sektę, to podczas odsiadki Roche Thériault zdołał spłodzić 4 dzieci z 4 członkiniami sekty. Roche zdołał przeżyć w więzieniu do 2011 roku, kiedy został zasztyletowany przez skazanego za morderstwo Matthew McDonalda. McDonald zaraz po wyeliminowaniu Thériault podszedł do strażników i powiedział: ten kawał gówna leży w celi, oto nóż, pociąłem go. I tak skończyła się historia potwora i jego sekty. The Reinish Movement, znany także jako Osho Movement, został założony w późnych latach 70. w miejscowości Pune w Indiach przez Bhagavana Sri Rainesha. Ruch dość szybko rozprzestrzenił się na zachodzie. Założyciel Bhagavan Sri Rainesh, później znany jako Osho, był charyzmatycznym guru, którego nauczania łączyły elementy różnych filozofii wschodnich, zachodnich, psychoterapii oraz otwartości na seksualność. Nauczania Osho łączyły elementy różnych tradycji duchowych, w tym buddyzmu, hinduizmu, sufizmu oraz zachodnich filozofii i psychoterapii. Podkreślał znaczenie medytacji, świadomości, miłości, celebracji, odwagi i kreatywności. Ruch był znany ze swoich eksperymentalnych praktyk, takich jak dynamiczna medytacja, a także liberalne podejście do seksualności. W latach 80. ruch przeniósł się do Stanów Zjednoczonych, gdzie założono komunę Rainishpuram w stanie Oregon. Przenosiny przyniosły nowe wyzwania i zmiany w strukturze i praktykach ruchu, w tym coraz większy nacisk na komercjalizację i politykę. Ruch był otoczony licznymi skandalami, w tym oskarżeniami o masowe otrucie salmonellą, próby zamachowe, przemyt narkotyków, a także oszustwa wizowe i finansowe. Najbardziej znane było otrucie w The Dalles w stanie Oregon, gdzie członkowie sekty próbowali wpłynąć na wyniki wyborów. Aresztowania wysokiej rangi członków ruchu, w tym Ma Anand Shila, oraz ostateczna deportacja Osho ze Stanów Zjednoczonych zdecydowanie wpłynęły na strukturę i reputację ruchu. To doprowadziło do jego rozpadu i zmiany kierunku. Po śmierci Osho w 1990 roku ruch przetrwał, chociaż w znacznie zmienionej formie. Centra Osho na całym świecie nadal oferują programy medytacyjne i warsztaty, ale ruch stracił większość swojej politycznej i społecznej mocy.
Raelizm to religia UFO założona w latach 70. we Francji przez francuskiego dziennikarza Claude'a Vorillona, nazywanego Rael, który po serii rzekomych spotkań z istotami pozaziemskimi postanowił założyć własny kult. Vorillon twierdzi, że istoty pozaziemskie znane jako Elohim przekazały mu wiadomość dla ludzkości. Głównym przesłaniem realizmu jest wiara, że życie na Ziemi zostało stworzone przez zaawansowaną pozaziemską cywilizację Elohim. Raelianie wierzą, że obcy przekazali ludziom wiedzę i duchowość poprzez różne religijne postacie, takie jak Jezus, Budda czy Mahomet. Raelizm promuje ideę światowego pokoju, miłości i harmonii. Stawiają mocny nacisk na tolerancję oraz zachęcają do poznawania wszystkich religii. Uważają, że poprzez sklonowanie ciała człowieka będziemy w stanie zapewnić sobie nieśmiertelność, ponieważ według nich jesteśmy zdolni do transferu umysłu oraz osobowości pomiędzy ciałami. Są oni również przekonani, że wraz ze zrzuceniem bomby w Hiroszimie wkroczyliśmy w wiek apokalipsy, a Rael jest ostatnim prorokiem. I tutaj rzeczywiście może mi się zapalić czerwona lampka. Przeważnie jak czytam prorok i apokalipsa, to wyczuwam nadchodzące masowe samobójstwo. Na szczęście do czegoś takiego jeszcze nie doszło. Raelizm jest dość mocno skoncentrowany wokół seksualności. Członkowie są zachęcani do eksperymentowania, choć akty uznawane za przestępstwo seksualne są mocno piętnowane. Myślę, że mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że kult ten jest najmniej szkodliwym z tych, które dotychczas omawiałem. I oczywiście ich poglądy mogą być kontrowersyjne, jeśli chodzi o klonowanie ludzi czy wykorzystywanie symboli religijnych, ale ciężko mi było znaleźć coś, co jednoznacznie potwierdzałoby nadużycia, za które byliby odpowiedzialni. Chciałbym jednak wyraźnie zaznaczyć, że jest to ruch religijny, który nosi znamiona sekty i jako taką należy go traktować. Raelizm jest międzynarodowym ruchem z tysiącami członków w wielu krajach. Jest największą po scjentologii filozofią opartą na zjawisku UFO. Organizacja ma aktywne społeczności w Europie, Ameryce Północnej i innych regionach świata. Kolonia Dignidad, znana również jako Villa Baviera, to osada założona w 1961 roku w Chile przez niemieckich imigrantów. Początkowo przedstawiana jako charytatywna i utopijna wspólnota rolnicza, z czasem okazała się niebezpieczną sektą, która była odpowiedzialna za wiele zbrodni w czasach dyktatury Augusto Pinocheta. W 1961 roku do osady dołącza Paul Schaefer wraz z 70 wyznawcami oraz porwanymi dziećmi. Schaefer był zbiegiem poszukiwanym w zachodnich Niemczech w związku z zarzutami o wykorzystywanie dzieci. Wspólnota była znana ze ścisłej kontroli nad życiem swoich mieszkańców, surowymi zasadami i izolacją od zewnętrznego świata. Kolonia Dignidad była otoczona drutem kolczastym. Osada była wyposażona w wieżyczki strażnicze oraz reflektory. Schaefer utrzymywał reżim pełen tajemnic i kontroli. Członkowie mogli brać śluby i mieć dzieci tylko za pozwoleniem Schaefera. Dzieci, które urodziły się w kolonii Dignidad, były wychowywane w grupach nadzorowanych przez Schaefera i wyznaczone przez niego pielęgniarki. Mieszkańcy osady żyli w sześcioosobowych grupach. Wszyscy nosili ubrania stylizowane na te noszone w latach 30. w Niemczech. Każdy członek sekty musiał przepracować minimum 12 godzin dziennie i nie otrzymywał za to żadnej wypłaty. Wiele informacji na temat tego, co się dzieje wewnątrz kolonii Dignidad, zostało ujawnionych dopiero, gdy niektórym mieszkańcom udało się uciec. Byli osadnicy zeznali, że Schaefer miał władzę absolutną, a dzieci, a szczególnie młode dziewczyny, były odurzane, aby według Schaefera zmniejszyć ich popęd seksualny. Tortury były tak naprawdę na porządku dziennym. Wolfgang Müller, który uciekł w 1966 roku, zeznał, że był zmuszany do niewolniczej pracy oraz że był wielokrotnie molestowany przez Schaefera. Podczas dyktatury Pinocheta od 1973 do 1990 kolonia Dignidad służyła jako specjalne centrum tortur. Więźniowie byli torturowani w tunelach znajdujących się pod osadą. Ponad setka obywateli Chile miała stracić życie na terenie osady. W 1997 roku chilijska prasa opublikowała artykuł, w którym CIA wraz z Simonem Wiesenthalem, znanym łowcą nazistów, przekazali informację, jakoby Józef Mengele, anioł śmierci z Auschwitz, odpowiedzialny za nieludzkie eksperymenty na więźniach obozu i śmierć wielu niewinnych osób, przebywał w kolonii Dignidad. Choć niemiecki rząd nie był w stanie potwierdzić zarzutów wystosowanych przez Wiesenthala, to uważa się, że kolonia Dignidad
była schronieniem dla wielu nazistowskich zbrodniarzy, a szczególnie tych z SS i Gestapo, którzy szkolili chilijską tajną policję z metod przesłuchań. Osada funkcjonowała praktycznie w niezmienionej formie aż do 1997 roku, kiedy to chilijski rząd wystosował zarzuty przeciwko Paulowi Schaeferowi w związku z krzywdzeniem dzieci. Udało mu się jednak uciec. Został schwytany w 2005 roku 25 km od Buenos Aires w Argentynie. W 2006 roku Schaefer został skazany na 20 lat więzienia za wykorzystywanie 25 dzieci. Zmarł w 2010 roku w wieku 88 lat. Obecnie Kolonia Dignidad nazywa się Villa Baviera. Funkcjonuje jako atrakcja turystyczna i miejsce zamieszkania dla niektórych byłych członków kolonii i ich rodzin, stawiając czoła wyzwaniu przekształcenia trudnej historii w nowy rozdział. Sekta Rodzina została założona przez Davida Berga w Kalifornii w 1968 roku. Początkowo ruch nosił nazwę Dzieci Boga. Na przestrzeni lat sekta przechodziła wielokrotne transformacje, które wiązały się ze zmianą nazwy i wzrostem ilości wyznawców. Sekta łączyła elementy chrześcijańskiego fundamentalizmu z liberalnymi poglądami na seksualność. Berg, znany jako Mojżesz Dawid, nauczał, że seks jest ważną formą wyrazu duchowego i miłości, co prowadziło do kontrowersyjnych praktyk seksualnych, takich jak flirty fishing, polegające na używaniu seksu do werbowania nowych członków. Członkinie sekty zachęcano do nawiązywania intymnych relacji z mężczyznami spoza grupy w celu przyciągnięcia ich do ruchu. Pojawiły się również oskarżenia o wykorzystywanie dzieci. Te zarzuty były głównym powodem krytyki i były motywacją do prowadzenia dochodzeń prawnych przeciwko sekcie. Verity Carter, która dorastała w sekcie w początkowych latach jej istnienia, zeznała, że była molestowana od 4 roku życia przez członków sekty oraz przez własnego ojca. Winą obarcza Davida Berga, który uważał, że Bóg to miłość, a miłość to seks, więc seks nie powinien być ograniczany przez wiek. Verity była izolowana od społeczeństwa. Nie miała pojęcia, jak tak naprawdę funkcjonuje świat na zewnątrz. Ruch szybko rozprzestrzenił się na cały świat, przyciągając tysiące zwolenników, zwłaszcza młodych ludzi poszukujących duchowego odnowienia w kontekście kontrkultury lat 60. i 70. W odpowiedzi na rosnącą krytykę i naciski prawne, The Family przeszła restrukturyzację i zmieniła swoje praktyki. W latach 90. grupa zmieniła nazwę na The Family International i oficjalnie odrzuciła niektóre ze swoich wcześniejszych praktyk. Obecnie The Family International nadal istnieje jako organizacja religijna, chociaż jest znacznie mniej widoczna niż w przeszłości. Grupa twierdzi, że skupia się na duchowości i służbie społeczności, dystansując się od kontrowersyjnych aspektów swojej wczesnej historii. Ruch na rzecz przywrócenia 10 przykazań bożych został założony przez Credoniem Werindę i Josefa Kibwetere w Afryce w południowo-wschodniej części Ugandy. Głównym celem sekty było ekstremalne przestrzeganie 10 przykazań, co prowadziło z mojej perspektywy do dość zabawnych sytuacji. Aby nie złamać 9 przykazania, czyli nie będziesz składał fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu, członkowie sekty byli zachęcani do powstrzymywania się od rozmów. W niektóre dni komunikacja odbywała się za pomocą języka migowego. No tak, bo kłamanie w języku migowym jest niemożliwe. Dodatkowo seks był całkowicie zabroniony oraz używanie mydła. Tak rygorystyczne przestrzeganie przykazań bożych miało uchronić ich przed apokalipsą, która według nich miała nadejść 31 grudnia 1990 roku. Ruch miał hierarchiczną strukturę, z Kibwetere jako liderem, a Werindę jako rzekomym medium przekazującym objawienia od Ducha Świętego. Grupa tworzyła izolowane społeczności w różnych częściach Ugandy. Brak przepowiadanego końca świata wywołał poruszenie wśród członków sekty. Zaczęli oni żądać zwrotu wpłaconych środków na konto kultu. Dlatego wyznaczono nową datę końca świata, która przypadała na 17 marca 2000 roku. Tego dnia liderzy sekty zaplanowali specjalną ceremonię, na której członkowie spożywali pieczone byki oraz pili Coca-Colę. W trakcie ceremonii wybuchł pożar, który pochłonął życia 530 osób. Co ciekawe, wszystkie drzwi i okna zostały zablokowane, uniemożliwiając ucieczkę. Żaden z 5 głównych liderów sekty nie zginął podczas pożaru. Ta tragedia
zaalarmowała władze, które zaczęły przeszukiwać nieruchomości należące do sekty, w których znaleziono jeszcze 395 ciał. Śledztwo wykazało, że wszystkie 925 ofiar zostało zamordowanych przez otrucie lub poprzez rany kłute. Wychodzi więc na to, że przywódcy z premedytacją zaplanowali masowe morderstwo w związku z ich żałosną przepowiednią. Ani Kimvetere, ani Mwerinde nie zostali do dziś złapani. Cud został założony przez Elizabeth Clare Prophet, która przejęła przywództwo po śmierci swojego męża, Marka Propheta. Mark Prophet założył organizację The Summit Lighthouse w 1958 roku, która później przekształciła się w Church Universal and Triumphant. Cud łączył elementy różnych tradycji duchowych, w tym chrześcijaństwa, buddyzmu, hinduizmu oraz wierzeń teozoficznych. Centralnym elementem ich wierzeń jest istnienie w niebo wstąpionych mistrzów, duchowych nauczycieli, którzy rzekomo prowadzą ludzkość do duchowego przebudzenia. Grupa praktykuje medytacje, tak zwane dekrety, które są rodzajem modlitwy i inne duchowe ceremonie. Jako przywódczyni cud Elizabeth Clare Prophet była znana ze swoich publikacji, nauczania i przekazów, które twierdziła, że otrzymuje od w niebo wstąpionych mistrzów. Jej nauczania skupiały się na duchowym rozwoju, karmie i reinkarnacji. Cud znalazł się w centrum kontrowersji szczególnie w latach 80. i 90. ze względu na swoje apokaliptyczne przekazy i twierdzenia Elizabeth o zbliżającym się kataklizmie nuklearnym. W odpowiedzi na te przepowiednie grupa zbudowała rozległy system schronów w Montanie. Kataklizm nuklearny miał zostać zainicjowany przez Związek Radziecki 15 marca 1990 roku. W pierwszej połowie marca członkowie sekty zaczęli przybywać do schronów. 15 marca około 7 tysięcy wyznawców weszło do schronów tylko po to, aby z nich wyjść następnego dnia. Oczywiście żadnej apokalipsy nie było. To sprawiło, że spora część członków sekty od razu opuściło jej szeregi. Wielu z nich straciło pracę oraz oszczędności życia, ponieważ przygotowywali się na koniec świata. Prophet stwierdziła, że do apokalipsy nie doszło nie ze względu na jej błędne przewidywania, ale dzięki modlitwom członków sekty. Koniec zimnej wojny i upadek ZSRR pozbawił sektę głównego składnika ich ideologii. Po śmierci Elizabeth w 2009 roku Church Universal and Triumphant kontynuuje swoją działalność, choć z mniejszym nasileniem medialnym. Grupa nadal oferuje swoje nauki, publikacje i organizuje wydarzenia duchowe. Chrześcijańska Fundacja Alamo. Chrześcijańska Fundacja Alamo to sekta założona w Hollywood w 1969 roku przez Tonego Alamo i jego żonę Susan. Fundacja głosiła konserwatywne chrześcijańskie przekonania z silnym naciskiem na dosłowną interpretację Biblii. Członkowie byli znani z aktywnego rozpowszechniania swoich przekonań poprzez literaturę i bezpośrednią ewangelizację. W latach 70. i 80. Tony Alamo rozszerzył swoją działalność, zakładając kościoły i wspólnoty w różnych częściach Stanów Zjednoczonych. W międzyczasie Tony Alamo rozpoczął również działalność polegającą na dekorowaniu jeansowych kurtek i malowaniu ich aerografem w jasne, kolorowe wzory. Wiele hollywoodzkich gwiazd było w nie ubranych, tym Michael Jackson, który nosił zmodyfikowaną skórzaną kurtkę Alamo na okładce swojego albumu Bad. Tony Alamo na przestrzeni lat swojej działalności miewał regularne problemy z prawem, takie jak unikanie płacenia podatków, choć te zarzuty są niczym przy tym, co zostało mu udowodnione w 2009 roku. Został wtedy skazany na 175 lat więzienia za przestępstwa dotyczące wykorzystywania nieletnich dziewczyn. Cała organizacja została oskarżona o nadużycia, w tym wykorzystywanie seksualne, pranie pieniędzy i przemoc. Po skazaniu Tonego Alamo działalność sekty została znacząco ograniczona. Wspólnoty związane z ruchem w dużej mierze się rozpadły, a jego przywództwo i struktura organizacyjna uległy dezintegracji. Sekta Dzieci Gromu została założona w Kalifornii w 2000 roku przez Glenna i Justina Helzera. Glenn Helzer został ekskomunikowany z Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich w 1998 roku za zażywanie narkotyków. Mniej więcej w tym samym czasie ogłosił się prorokiem. Opracował listę maksym, które nazwał 12 zasadami magii,
których przestrzegania oczekiwał od swoich zwolenników. Jego genialny plan polegał na szkoleniu brazylijskich sierot do zamordowania przywódców kościoła mormonów, aby przejąć nad nim kontrolę. Helzer nazywał swoich zwolenników dziećmi gromu. Już po jego planach o szkoleniu brazylijskich sierot możemy wywnioskować, że jego sekta nie odniesie zbyt wielkiego sukcesu. Aby sfinansować swoje plany, Helzer planował wymusić pieniądze od Iwana i Annette Steinman, starszej pary, która była klientem firmy, w której pracował Helzer. Helzer wraz z bratem oraz jego dziewczyną, Dawn Goodman, porwali parę, zmusili ich do wypisania czeku na $100,000, a następnie ich zabili. Następnie trójka postanowiła zabić dziewczynę Glena, Celine Bishop, ponieważ obawiali się, że ich wyda. Przed morderstwem Celine wykorzystał ją jeszcze do otwarcia konta bankowego, na którym mieli zrealizować czeki od Steinmanów. Helzer i Goodman udali się następnie do mieszkania Celine Bishop, gdzie zastali jej mamę wraz z przyjacielem, których niestety również zamordowali bronią zarejestrowaną na Justina Helzera. Kiedy policja odnalazła torby ze szczątkami ciał ofiar w delcie rzeki Sacramento, dość szybko połączyli kropki i 7 sierpnia 2000 roku cała trójka została aresztowana. Goodman poszła na współpracę, dzięki temu dostała 38 lat więzienia zamiast kary śmierci, którą otrzymali bracia Helzer. I tak kończy się historia mini sekty Dzieci Gromu. Przymierze, miecz i ramię pańskie. Sekta o nazwie Przymierze, miecz i ramię pańskie została założona w połowie lat 70. przez Jamesa Ellisona. CSA było częścią szerszego ruchu chrześcijańskiej tożsamości, który łączył fundamentalistyczne chrześcijaństwo z białą supremacją i antyrządowymi postawami. Ideologia CSA opierała się na ekstremistycznych interpretacjach chrześcijaństwa, włączając to wierzenia w nadchodzącą apokalipsę i potrzebę przygotowania do walki z siłami zła. Grupa była znana ze swojego antysemityzmu, rasizmu oraz silnie antyrządowych poglądów. CSA prowadziła obozy treningowe, gdzie jej członkowie ćwiczyli taktyki przetrwania i walki. Grupa była także zamieszana w nielegalny handel bronią i różne działania przestępcze, w tym spiskowanie w celu obalenia rządu federalnego USA. W 1985 roku, po długim okresie śledztwa, federalne agencje USA przeprowadziły rajd na siedzibę grupy w Arkansas. Po 4-dniowych negocjacjach członkowie sekty poddali się. Dzięki temu nie doszło do rozlewu krwi. W wyniku tego rajdu doszło do aresztowań wielu członków CSA, co w dużym stopniu przyczyniło się do upadku grupy. Sekta, mimo swojej krótkiej historii, zaznaczyła swoje miejsce w anenałach amerykańskiego ekstremizmu i jest często analizowana w kontekście radykalnych grup i ruchów opartych na religijnych i politycznych ideologiach. Która z sekt dotychczas opisanych jest według Was najbardziej niebezpieczna? The Brethren, znani również jako grupa Jima Robertsa, to wysoce tajemniczy i kontrowersyjny ruch religijny założony w 1971 roku przez Jima Robertsa. Jim Roberts, urodzony w 1939 roku w Paducah w stanie Kentucky, założył grupę po służbie w Marines i spotkaniu osób o podobnych przekonaniach religijnych w Chicago. Roberts, który był synem pastora, rozpoczął kaznodziejstwo w wieku 15 lat. Grupa kładzie duży nacisk na dosłowne interpretowanie Biblii, szczególnie na nauczanie o konieczności naśladowania Jezusa Chrystusa. Członkowie wierzą, że koniec świata jest bliski i muszą oczyszczać się, aby zapewnić sobie miejsce w niebie. Roberts nauczał, że aby osiągnąć zbawienie, ludzie muszą porzucić rodziny, przyjaciół oraz dobra materialne. Członkowie grupy muszą szyć swoje ubrania, unikają nowoczesnych udogodnień i żyją na marginesie społeczeństwa, często zbierając jedzenie z koszy na śmieci. The Brethren żyją jako wędrowni kaznodzieje. Mężczyźni noszą długie brody i tuniki, a kobiety ubierają się skromnie, w długie suknie i mają również długie włosy. Członkowie grupy oddzielają się od społeczeństwa i żyją w izolacji, unikając interakcji z rodzinami i organami ścigania. Grupa ma minimalną hierarchię. Po śmierci Robertsa w 2015 roku przywództwo grupy przejął Jerry Williams, znany jako Brad Hatzer, wraz z 3 innymi starszymi. Członkowie są dzieleni na pary i wysyłanie, by głosić swoje przesłanie. Niektórzy członkowie otrzymują tytuły starszego brata lub średniego brata, w zależności od czasu spędzonego w grupie. Grupa stała się przedmiotem zainteresowania mediów w latach 70., co skłoniło Robertsa
do nakazania członkom zachowania tajemnicy o swojej lokalizacji i zaprzestania kontaktów z rodzinami. Rodziny członków założyły sieć wsparcia, aby pomóc w odnajdywaniu zaginionych członków rodziny. W 2011 roku został wyprodukowany dokument God Willing, który badał doświadczenia rodziców próbujących nawiązać kontakt z dziećmi, które dołączyły do Brethren i po prostu zniknęły. Mimo śmierci Robertsa, grupa nadal istnieje. Choć dokładna liczba jej członków i działalność są trudne do ustalenia ze względu na ich tajemniczy charakter i izolację od społeczeństwa. Creativity Movement, wcześniej znany jako World Church of Creator, to ruch religijny promujący białą supremację, założony przez Bena Klasena w 1973 roku. Ruch ten promuje ideologię opartą na rasizmie, antysemityzmie i separacji białej rasy, odrzucając jednocześnie tradycyjne religie, w szczególności chrześcijaństwo. Ben Klasen, urodzony na Ukrainie i wychowany w Kanadzie, założył Kościół Twórcy w 1973 roku po latach zainteresowania skrajną prawicą. Wcześniej był członkiem John Birch Society i kierował kampanią prezydencką George'a Wallace'a w 1968 roku. Klasen, który był również wynalazcą jednej z wersji otwieracza do puszek, wydał książkę Nature's Eternal Religion, w której wyrażał swoje poglądy na temat rasy jako podstawy prawdy i kultury. Twórcy, jak nazywają się członkowie ruchu, wierzą, że biała rasa jest najwyższym wyrazem kultury i cywilizacji, a Żydzi i osoby niebędące białymi są uważane za podludzi. Ruch opiera się na naturalistycznym i rasowym światopoglądzie, promując przetrwanie, ekspansję i rozwój białej rasy. Członkowie ruchu wierzą w rasową wojnę świętą między białymi a innymi rasami. Członkowie Creativity Movement angażowali się w różne działania przestępcze, w tym morderstwa o podłożu rasistowskim. Ruch był również oskarżany o planowanie zamachów terrorystycznych. Po śmierci Klasena w 1993 roku jego następcy nie byli w stanie utrzymać spójności organizacji, a ruch zaczął tracić na znaczeniu. W 1995 roku Matt Hale odnowił organizację, zmieniając jej nazwę na World Church of the Creator i przyjmując tytuł Pontifex Maximus. Hale, choć wykształcony prawnik, nie został przyjęty do palestru z powodu braku moralnej przydatności. Jego prowadzenie grupy przyciągnęło nowych członków, ale jednocześnie spowodowało wewnętrzne konflikty i ostateczny rozpad organizacji po jego aresztowaniu w 2003 roku. Hale został skazany na 40 lat więzienia. Ruch został wtedy podzielony na dwie frakcje: Creativity Alliance oraz Creativity Movement. Obie grupy mają wspólne korzenie, ale funkcjonują oddzielnie od momentu aresztowania Hale'a. Armia Boga to grupa chrześcijańska, która promuje skrajne i gwałtowne metody walki z aborcją. Członkowie tej organizacji wierzą, że przemoc wobec lekarzy wykonujących aborcję i innych osób zaangażowanych w tę branżę jest moralnie usprawiedliwione. Grupa zyskała rozgłos w latach 80. i 90., kiedy to została powiązana z szeregiem ataków bombowych, podpaleń i innymi formami przemocy skierowanymi przeciwko klinikom aborcyjnym. W Stanach Zjednoczonych armia była m.in. odpowiedzialna za porwanie lekarza, który przeprowadzał aborcję, i jego żony. Zostali oni wypuszczeni po 8 dniach. W 1985 roku organizacja podłożyła bomby pod 7 klinik aborcyjnych w stanie Maryland, Virginia i Washington. Członkowie Armii Bożej często działają w sposób tajny i nieformalny, unikając centralnej struktury organizacyjnej. Działania Armii Bożej spotkały się z ostrą krytyką ze strony organizacji zajmujących się prawami człowieka, grup pro-choice oraz rządu. Grupa została zakwalifikowana jako organizacja terrorystyczna, a wielu jej członków zostało skazanych za przestępstwa związane z ich działalnością. Chociaż aktywność grupy zmniejszyła się, nadal pozostaje ona symbolem ekstremizmu. Antyaborcyjnego i jest przedmiotem zainteresowania organów ścigania i organizacji monitorujących działalności ekstremistyczne. Kościół Wszechmocnego Boga, znany również jako Wschodnia Błyskawica, to kontrowersyjna chińska sekta. Grupa została założona w 1991 roku przez Zhao Weishan w Chinach. Zhao twierdzi, że nowy Chrystus objawił się jako kobieta z prowincji Henan w Chinach. Według szacunków władz chińska sekta liczy od 3 do 4 milionów członków, więc jest ona
jedną z większych sekt. Centralnym punktem wierzeń Kościoła Wszechmogącego Boga jest przekonanie o tym, że Bóg powrócił na ziemię jako kobieta, aby przeprowadzić osąd w dniach ostatecznych. Grupa interpretuje Biblię w sposób unikalny, często w sprzeczności z tradycyjnym chrześcijaństwem. Głosi również bliski koniec świata. Sekta jest znana ze swoich agresywnych metod werbunku i kontrowersyjnych praktyk, w tym ataków na inne grupy religijne i oszustwa. Jako przykład podam morderstwo z 2014 roku, kiedy 37-letnia Wu Shoyam czekała pod McDonaldem w galerii handlowej na swojego męża oraz 7-letniego syna. W trakcie oczekiwania do McDonalda weszło 6 osób, w tym 12-letnie dziecko. Przedstawili się jako misjonarze. Po przedstawieniu swoich wierzeń zażądali, aby wszyscy klienci McDonalda podali im swoje numery telefonów. Wu dwukrotnie odmówiła, w odpowiedzi została brutalnie pobita. Obrażenia były tak dotkliwe, że kobieta nie przeżyła spotkania z wyznawcami sekty. Atak został uwieczniony na nagraniu i jest dostępny w sieci. Chiński rząd klasyfikuje ją jako sektę i prowadzi przeciwko niej działania represyjne. Kościół Wszechmogącego Boga był również oskarżany o manipulację swoimi członkami i wykorzystywanie ich finansowo. Mimo represji ze strony chińskiego rządu, grupa rozprzestrzenia się poza granice Chin, zdobywając zwolenników w innych krajach, w tym Stanach Zjednoczonych i w Europie. Kościół Wszechmogącego Boga nadal funkcjonuje zarówno w Chinach, jak i na arenie międzynarodowej, mimo działań podejmowanych przez rządy w celu ograniczenia jego wpływu. Grupa pozostaje przedmiotem kontrowersji i intensywnego zainteresowania ze strony zarówno władz, jak i badaczy. Kościół Subgenius został założony w 1953 roku przez Ivana Stanga, pseudonim Douglas St. Clair Smith i Philo Drummonda. Powstał jako forma satyry na amerykańskie grupy religijne i korporacyjne oraz ogólnie na społeczne i kulturowe normy. Centralnym elementem wierzeń kościoła Subgenius jest postać J.R. Boba Dobsa, fikcyjnego sprzedawcy i proroka przedstawianego zawsze z fajką. Wierzenia kościoła są mieszanką absurdu, humoru i satyry, często przyjmującej formę komentarza społecznego. Twierdzą, że ich członkowie posiadają slack, rodzaj wewnętrznego spokoju lub wolności. Kościół Subgenius jest znany ze swoich satyrycznych publikacji, radiowych audycji i wydarzeń, takich jak X-Day, który jest corocznym spotkaniem członków oczekujących na przybycie kosmitów, którzy mają ich zbawić. Ich materiały, pełne dziwacznych grafik i surrealistycznych treści, zdobyły kultowy status wśród fanów kontrkultury. Kościół jest generalnie postrzegany jako humorystyczny, artystyczny projekt, choć niektórzy zarzucali mu bluźnierstwo lub brak szacunku dla religii. Jednak jego działalność zazwyczaj jest odbierana w kontekście satyry i parodii. Kościół Subgenius pozostaje aktywny, oferując różnorodne materiały i organizując wydarzenia. Jego wpływ jest widoczny przede wszystkim w kulturze alternatywnej i artystycznej. Wielu znanych artystów jest zaangażowanych w kościół Subgenius. Jednym z nich jest Nick Offerman, znany chociażby z roli Billa w serialu The Last of Us. Nie traktowałbym więc tej organizacji jako coś szkodliwego i na pewno nie ma sensu traktować jej jako poważną sektę. Kościół Eutanazji. Kościół Eutanazji został założony w 1992 roku przez Chrisa Corda i Roberta Kimberka w Bostonie jako reakcja na rosnące obawy dotyczące przeludnienia i jego wpływu na środowisko naturalne. Centralnym punktem wierzeń kościoła eutanazji jest przekonanie, że ludzkość musi drastycznie ograniczyć swoją liczebność, aby zapobiec katastrofie ekologicznej. Grupa promuje hasło „Zachowaj planetę, zabij siebie” i propaguje kontrowersyjne środki, takie jak samobójstwo, aborcja, kanibalizm i sodomia jako metody zmniejszenia populacji. Jednocześnie nie popierają zabijania czy eugeniki negatywnej. Kościół eutanazji jest znany z prowokacyjnych kampanii i działań artystycznych, mających na celu zwrócenie uwagi na problemy przeludnienia. Ich kontrowersyjne podejście, w tym promowanie samobójstwa, spotkało się z silną krytyką i sprzeciwem. Działania kościoła eutanazji wywołały kontrowersje i były przedmiotem debat na temat wolności słowa, etyki i praw człowieka. Grupa została oskarżona o promowanie negatywnych zachowań i wpływanie na osoby podatne na sugestie. Najlepszym tego przykładem jest udostępnienie mocno kontrowersyjnego filmu zaraz po atakach z 11 września. Film ten jest kompilacją klipów pornograficznych
zmontowanych z klipami ukazującymi upadek wież World Trade Center. Kościół eutanazji pozostaje aktywny, choć jego działalność jest mniej widoczna niż w latach 90. Ich kontrowersyjne przekazy nadal są dostępne online i kontynuują debatę na temat przeludnienia i ochrony środowiska. Order of the Nine Angles, w skrócie ONA, założony w Wielkiej Brytanii w latach 70., jest grupą okultystyczną, łączącą elementy satanizmu, neonazizmu oraz zachodniego ezoteryzmu. Grupa ta jest znana z utajnionego charakteru swojej działalności i szeroko rozprzestrzenionych wpływów na globalną scenę ekstremistyczną. Ona powstała w Wielkiej Brytanii i twierdzi, że jest spadkobiercą przedchrześcijańskich pogańskich tradycji, które przetrwały chrystianizację Wielkiej Brytanii. Według ich relacji jedna z mistrzyń grupy połączyła trzy pogańskie świątynie w latach 60., tworząc ONA. Anton Long, uznawany za głównego autora tekstów ONA i jednego z liderów, jest postacią otoczoną tajemnicą. Jego prawdziwa tożsamość pozostaje nieznana, choć istnieją spekulacje, że mógł być pseudonimem Davida Mayata, znanego w związku z ruchem neonazistowskim. Sekta identyfikuje się z lewą ścieżką, tradycyjnie kojarzoną z czarną magią, w przeciwieństwie do prawej ścieżki, związanej z białą magią. Grupa wierzy w rzeczywiste istnienie szatana i mrocznych bogów, a magia jest dla nich narzędziem bezpośrednio wpływającym na ludzką historię. Ich symbolika odnosi się do 9 kątów, które mogą reprezentować różne ezoteryczne i mistyczne koncepty. 7 ciał niebieskich, system jako całość i mistyka jako 9 kąt. ONA zyskała notoryczność ze względu na swoje połączenie satanizmu i neonazizmu. Grupa była powiązana z różnymi aktami przemocy, w tym morderstwami, aktami terrorystycznymi czy wykorzystywaniem dzieci. Co najgorsze, wielu z członków sekty pracowało w wojsku lub policji. W szczególności ideologia ONA miała wpływ na ekstremistyczne grupy neonazistowskie, takie jak Atomwaffen Division w USA i jej brytyjski odpowiednik Sonnenkrieg Division. Zarówno brytyjskie, jak i amerykańskie organy ścigania wyrażały zaniepokojenie rosnącym wpływem ONA i jej potencjalnym wpływem na radykalizację osób skłonnych do przemocy. ONA promuje taktykę kultywowania, która jest interpretowana jako rodzaj ludzkiej ofiary, zarówno poprzez magię, jak i bezpośrednie morderstwo. Grupa naucza, że indywidua mogą stać się kanałami świata pozaprzyczynowego poprzez patej matos, naukę przez cierpienie. ONA zachęca swoich adeptów do przyjmowania tzw. inside roles, polegających na wychodzeniu poza strefę komfortu, poprzez dołączenie do przestępczych lub ekstremistycznych organizacji, w tym neonazistowskich i islamistycznych. Pomimo kontrowersji, ONA nadal istnieje jako luźna sieć grup i jednostek inspirowanych przez jej teksty i ideologię. Grupa nie ma centralnej struktury ani autorytetu, a jej wpływ rozciąga się na różne kraje. Jej publikacje są łatwo dostępne w internecie i były adoptowane przez różne grupy na całym świecie. Niczy Instytut Marksizmu, Leninizmu, Myśli Mao Zedonga. Organizacja ta została założona przez Aravindana Balakrishnana w 1974 roku, zaraz po jego wykluczeniu z komunistycznej partii Anglii. Większość członków tej grupy mieszkała w komunie zlokalizowanej w Brixton w południowej części Londynu. Grupa promowała komunizm, marksizm, leninizm oraz myśl Mao Zedonga, zajmując skrajnie lewicowe stanowisko polityczne. Balakrishnan sprawował intensywną kontrolę nad swoimi zwolennikami, a komuna kilkukrotnie zmieniała swoje adresy, ponieważ policja regularnie interesowała się poczynaniami sekty. W 1979 roku Steve Reiner w swoim artykule uznał grupę za niezdolną do krytycznej debaty, zauważając, że niezgoda nie tylko nie jest tłumiona, ale faktycznie pozostaje nierozpoznana w interesie solidarności grupowej i ekstremalnej ideologii równości. Robert Griffith, sekretarz generalny Komunistycznej Partii Wielkiej Brytanii, skomentował działalność grupy w listopadzie 2013 roku, mówiąc, że jeśli być brutalnie szczerym, byli oni bardziej interesujący z psychiatrycznego niż politycznego punktu widzenia. Nie mieli nic wspólnego z głównym nurtem lewicowej i komunistycznej polityki tamtych czasów. Działalność grupy zakończyła się tego samego roku, kiedy to Balakrishnan i jego żona Chandra zostali aresztowani pod zarzutem wielu przestępstw, w tym gwałtu, niewolnictwa i przemocy domowej. Jak pozostałych członków zostało przeniesionych w bezpieczne miejsce, w tym
Katie Morgan Davis, która urodziła się w sekcie. Balakrishnan został skazany na 23 lata więzienia i zmarł w więzieniu w 2022 roku. Jeff Tahor, znany również jako żydowski Taliban, jest ekstremistyczną żydowską sektą założoną przez Shlomo Helbransa w 1988 roku. Sekta ta składa się z około 200-300 członków i jest znana z utrzymywania surowego reżimu wśród swoich wyznawców. Popierają małżeństwa dzieci i nakładają surowe kary za nawet najdrobniejsze przewinienie. Członkowie Lev Tahor twierdzą, że żyją zgodnie z hałachą i tradycją żydowską. Jednak ich interpretacja tych praw jest znacznie bardziej rygorystyczna. Modlitwy społeczności Lev Tahor są dwa razy dłuższe niż norma wśród innych Żydów. Członkowie głośno i powoli wypowiadają każde słowo, wyraźnie je akcentując. Utrzymują również surową dietę opartą na zasadach koszerności. Grupa ta odrzuca syjonizm. Sekta została oskarżona o nadużycia wobec dzieci, pranie mózgu, używanie narkotyków i wymuszanie małżeństw nastoletnich dziewcząt z mężczyznami o nawet 20 lat starszymi. Grupa była nazywana żydowskim Talibanem przez izraelską, żydowską i międzynarodową prasę. W 2011 roku Lev Tahor wszedł w konflikt z lokalną radą szkolną w Kanadzie, która kwestionowała fakt, że dzieci grupy nie były zarejestrowane w lokalnych szkołach, a ich edukacja nie była zgodna z programem nauczania wymaganym przez prawo Quebecu. W 2018 roku Nachman Helbrans i czterech innych liderów Lev Tahor zostało aresztowanych w Meksyku w ramach wspólnej operacji Interpolu i FBI. Członkowie Lev Tahor ubiegali się o azyl polityczny w Iranie w 2018 roku, składając przysięgę na wierność najwyższemu przywódcy Iranu. W listopadzie 2021 roku grupa około 70 członków dotarła do Kurdystanu w próbie przedostania się do Iranu, ale zostali zatrzymani przez irackich urzędników i deportowani do Turcji. Grupa została zauważona w różnych krajach, w tym w Rumunii, po opuszczeniu Meksyku, gdzie członkowie próbowali uciec przed organami ścigania. Kościół Pierworodnych to sekta założona przez Joela LeBarona i jego brata Ervila w 1955 roku w Salt Lake City w stanie Utah. Rodzina LeBaron twierdziła, że posiada linie prorockie wiodące wstecz aż do założyciela kościoła mormonów Josepha Smitha. Kościół Pierworodnych przestrzega fundamentalistycznej interpretacji nauk Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w dniach ostatnich. Praktyki poligamii, która została porzucona przez główny nurt mormonizmu w 1890 roku. Grupa wierzy w bezpośrednie objawienie Boże i ma własnych proroków. Wewnętrzne konflikty, szczególnie między Joelem a Ervilem LeBaronem, doprowadziły do rozłamu w grupie. Ervil LeBaron założył własną frakcję i stał się znany z powodu swojego zaangażowania w przemoc i morderstwa, co przyniosło grupie rozpoznawalność. Ervil LeBaron, zwany mormońskim Mansonem, był odpowiedzialny za szereg morderstw i nakłaniania do przemocy w ramach religijnych wojen frakcyjnych. Jego działania doprowadziły do śmierci wielu osób, w tym członków rodziny i rywali religijnych. Śmierci Ervila LeBarona w więzieniu w 1981 roku frakcja ta straciła swojego głównego lidera przemocowych działań. Jednak rodzina LeBaron nadal istnieje jako część szerszego ruchu mormońskiego fundamentalizmu i jest rozproszona w różnych wspólnotach, głównie w Meksyku i na zachodzie Stanów Zjednoczonych. Organizacja NXIVM, założona przez Kita Rainiera w 1998 roku, wspólnie z byłą pielęgniarką psychiatryczną Nancy Saltzman. Była początkowo prezentowana jako firma zajmująca się rozwojem osobistym, oferująca programy Executive Success, ESP, mające na celu samodoskonalenie. Jednak z czasem ujawniono, że NXVM funkcjonowało jako kult, w którym dochodziło do przemocy fizycznej, psychicznej i emocjonalnej. NXVM oferował szereg kursów i warsztatów, które miały na celu odkrycie wewnętrznego potencjału. Kursy te często były kosztowne i wymagały dużego zaangażowania czasowego. Rainier, zwany przez członków sekty Vanguardem, był uważany za mistrza kultu i angażował się w działania seksualne z członkiniami, znanymi jako niewolnice, posuwając się nawet do znakowania ich jak bydło, symbolem składającym się z jego inicjałów. W NXVM funkcjonowała grupa zwana Dominus Obsequios Sororium, co oznacza Pan nad posłusznymi towarzyszkami. Kobiety, które dołączyły do DOS, musiały dostarczać kompromitujące materiały jako zabezpieczenie. Niektóre z nich były znakowane i wykorzystywane przez Rainiera.
Według relacji jednej z byłych członkiń, znaną tylko jako Sylwia, kobiety były zmuszane do noszenia obroży dla psów i wysyłania zdjęć swoich narządów płciowych Ranierowi. W 2018 roku Ranier został aresztowany i oskarżony o szereg przestępstw, w tym o handel ludźmi i zmuszanie do pracy. Alison Mack, aktorka znana z serialu Smallville, odegrała kluczową rolę w rekrutowaniu kobiet do DOS. Została aresztowana i oskarżona o handel ludźmi i inne przestępstwa. W 2019 roku Kit Ranier został uznany za winnego handlu ludźmi, spiskowania w celu popełnienia handlu ludźmi i seksualnego wykorzystywania dzieci. W 2020 roku został skazany na 120 lat więzienia. Sprawa NXVM ujawniła skomplikowaną sieć manipulacji, wykorzystywania seksualnego i przemocy, wstrząsając opinią publiczną i podnosząc świadomość na temat sekciarskich praktyk i nadużyć. Ranier kontynuuje kierowanie lojalnymi członkami NXVM z celi więziennej, zachęcając je do dalszej rekrutacji. Mimo jego skazania szacuje się, że około 50-60 osób nadal pozostaje mu lojalna. Nauki Michaela. Nauki Michaela zaczęły się w formie rozmowy za pośrednictwem tablicy Ouija między członkami grupy studiującej duchowość w regionie Zatoki San Francisco. Ta Chambers wraz z grupą przyjaciół zaczęła otrzymywać informacje od Michaela w latach 70. Ich sesje były nagrywane i transkrybowane, tworząc podstawy tego, co dziś znane jest jako nauki Michaela. Nauki obejmują różne koncepcje, takie jak role dusz, wiek duszy oraz tak zwane pozostałości, które są cechami charakterystycznymi wybieranymi przez duszę przed każdym wcieleniem. Teoria ta zakłada, że dusze przechodzą przez 7 różnych etapów rozwoju, od młodej duszy do starej duszy. Nauki Michaela kładą duży nacisk na karmę jako mechanizm równoważenia doświadczeń i uczą, że wolna wola i wybory osobiste odgrywają kluczową rolę w podróży duszy. Sekta zyskała na popularności dzięki książkom takim jak Wiadomości od Michaela, autorstwa Chelsea Quinn Yarbrough, która opierała się na wcześniejszych transkryptach sesji z Sarah Chambers. Jak wiele innych ruchów duchowych, spotkały się z krytyką, szczególnie ze strony osób, które widzą w nich elementy satanistyczne lub uważają je za szkodliwe. Jednakże wielu uczestników i badaczy uważa je za cenne narzędzia do samorozwoju i zrozumienia głębszych aspektów ludzkiej psychiki. Sarah Chambers, jedna z głównych osób przekazujących te nauki, zmarła w 1998 roku, ale jej wkład w rozwój Michael Teachings, nauk Michaela, pozostaje znaczący. Prace zostały opublikowane przez Center for Michael Teachings w 3 tomach The Legacy of Sarah Chambers. Nauki Michaela nadal są nauczane i rozwijane przez różnych nauczycieli i kanały. Oferują one szereg warsztatów, książek, zasobów online dla osób zainteresowanych tym systemem duchowym. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten odcinek. Tworzyłem go z zamiarem dostarczenia Wam przede wszystkim rozrywki, ale liczę, że przedstawia jakąś wartość edukacyjną. Podczas researchu byłem szczerze zaskoczony ilością aktywnych sekt na świecie oraz tym, jak ciężko jest z nimi walczyć. Jeśli chcielibyście wesprzeć moją pracę, to zapraszam do subskrypcji oraz lajkowania. Do następnego.